autorzy niezwykle oryginalnej akcji promocyjnej, najstarsi informatycy. Witam reżysera sztuki Janka Nowickiego oraz odtwórcę głównej roli Krzysia Palacza. Witam. Cześć. Siema. W waszym scenariuszu, wasz scenariusz zawierał bardzo wiele przekleństw. Powiedz, jak poradziliście sobie ze szkolną cenzurą? Dobrze. To znaczy, to nie było proste zadanie, bo jednak w sztuce jest wiele takich przekleństw. W większości albo je wycinałem, albo wycinałem kwestie, w których no, na przykład pada co drugie zdanie, co drugi wyraz to jest jakieś przekleństwo, to po prostu wycinałem, bo one no, też prawda, że trochę mało wnosiły, ale też zostały takie kwestie, których nie dało się wyciąć i które są bardzo ważne dla sztuki. I wtedy albo zamieniałem je na mniej mocne. No. Pieprzyłam się zamiast... No. A nie uważasz właśnie, że to wpłynie jakoś na odbiór tej sztuki? To znaczy, oczywiście. To znaczy, to jest takie pytanie, na które nie mogę odpowiedzieć, że to nie ma wpływu, bo oczywiście to ma wpływ, ale wydaje mi się, że są pewne względy, dla których nie jest to dla nas tak niekorzystna sytuacja, jakby mogła być. Po pierwsze, gdybym ja odgrywał rolę Parchy, to byłoby to dla mnie strasznie ciężkie, ponieważ ja w normalnym życiu klnę straszliwie. Ale mi szczerze mówiąc się bardziej podoba ta wersja, bo ja właśnie jestem porządny, dobry człowiek, który nie klnie dużo. No właśnie, czyli Krzysio w normalnym życiu nie klnie, dlatego przedstawienie się dla niego na takie mówienie co drugie słowo to jakaś tam brzydkie słowo, byłoby trudne i nienaturalne. A dla mnie byłoby właśnie naturalne, dlatego akurat z tego względu nie było to takim problemem. A drugi powód jest taki, że wydaje mi się, że jeśli uda nam się z zachowaniem naturalności przekazać tą sztukę bez wulgaryzmów, to będzie też jakiś dodatkowy atut. To już porozmawialiśmy trochę o scenariuszu, ale wszyscy wiedzą, że co roku zachwycacie nas niezwykle dopracowaną scenografią, za którą zresztą na 22. festiwalu otrzymaliście nagrodę. Czy w tym roku możemy też liczyć na coś wyjątkowego, bo no nie trudno było zauważyć, że już od tygodnia zbieracie środki. Czy to będzie przeznaczone na scenografię? Tak, oczywiście. No nie od tygodnia w sumie, tylko od miesiąca właściwie. Tak. No powiedzmy, że poszło może nie tak wcześnie jak planowaliśmy, ale zaczęliśmy pracę. Znaczy myślę, że tak, bo już sam tekst nakłada na nas, no, stawia przed nami duże wyzwanie i cała fabuła. I myślę, że to jest dużo większe wyzwanie niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku było wszystko pięknie plastycznie, na przykład ten mur. Tylko że technicznie, konstrukcyjnie on nie był wcale trudny, bo to były po prostu bloki styropianu. I tam ponaklejane te cegły, pomalowane, to wszystko było fajne i ładne, no i parę innych rzeczy. A w tym roku jest dużo więcej takich rzeczy stricte konstrukcyjnych. Tak więc jest dużo desek, dużo szczepiania, dużo śrubek i tak dalej. I no, naprawdę zajmuje to dużo czasu i energii, ale mamy silną ekipę, chłopcy tam pracują dzielnie od rana do nocy. No i myślę, że no, nie słyszałem, żeby coś takiego, co się pojawi w tym roku na scenie, się na razie pojawiło. Myślę, że no, będzie na co powiedzieć. Czekamy. Tak, czy czujesz jakąś więź pomiędzy Parchą a samym sobą? Myślę, że jedynie taką, jaką może czuć aktor z odgrywaną rolą. Znaczy, nie jestem taki jak Parcha bynajmniej i nie zachowuję się tak jak on w codziennym życiu, ale jednak troszkę musiałem się w niego wczuć, grając tą rolę. No to co robiłeś? Nie wiem, śledziłeś rubudów na dworcu centralnym? Akurat nawet planowałem od początku troszeczkę podpatrzeć, tylko że cholera, żaden się nie napotoczył, więc... Ale Krzysiu już biegał po korytarzach i... Tak, z własnego doświadczenia troszkę... Tylko to nie jest taka... To nie są stereotypowi Parcha nie jest takim, nie wiem, żebrakiem, złodziejem. Naprawdę on jest normalnym człowiekiem, który tak naprawdę tylko w wyniku splotu różnych dziwnych wydarzeń wylądował na jakiejś stacji benzynowej. Jaka atmosfera panuje w aktorskim teamie informatyków? Bardzo dobra. To znaczy, ja mam
Lokator. Ja się świetnie przy tym bawię, naprawdę. Myślę, że i aktorzy, i Jarek, czy tam Julek, i Mysza, którzy robią scenografię, i Grzybek. Myślę, że wszyscy się przy tym dobrze bawimy. I oprócz Trojana, który się spóźnia na próby, albo na nie nie przychodzi, to nie ma żadnych większych spin ani jakichś nerwowych sytuacji. Myślę, nie wiem, czy się... Robimy w sumie sporo efektywnie niż w zeszłym roku. W zeszłym roku było sporo takich sytuacji, że po prostu przez godzinę się śmialiśmy z jednej sceny i nie mogliśmy, po prostu nie byliśmy w stanie jej zagrać, bo co chwilę ktoś wybuchał. Tak, wczoraj było podobnie, byłem na waszej próbie, więc nie wiem, co się... Ale było jednak naprawdę jednak dużo gorzej. W zeszłym roku potrafiliśmy jeden upadek z jednym aktorem nie przytoczyć. Tudzież dwoma dojść do ładu przez jakieś półtorej godziny. A teraz zmieniliśmy trochę tryb i wtedy w zeszłym roku robiliśmy długie próby, bardzo długie, mniej, a teraz robimy krótkie próby, takie pura dwie godziny, bo potem już po prostu ludzie nie mają siły i to po prostu nie ma sensu. I myślę, że to jest lepszy system i dzięki temu wszyscy są jakby bardziej skupieni. Jest mniej aktorów, więc łatwiej to ogarnąć i też te osoby, które to grają, są lepiej dobranymi osobami, są bardziej skupieni na tym, że chcą to zagrać, chcą, żeby to fajnie wyszło. No. Myślę, że dzięki temu nie ma jakichś większych problemów. Ogólnie to się przy tym bawimy, to chyba najważniejsze. Klasa trzecia E zaprasza wszystkich na niesamowity, oryginalny, trochę kontrowersyjny, troszeczkę, spektakl w środę 17:30. Dokładnie. Zapraszamy.